A teraz sytuacje, które mają wspólny mianownik. Chodzi o próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami, czyli działanie na rzecz rosyjskich zbrodniarzy. Takich akcji w przestrzeni publicznej, także internetowej, ale nie tylko. Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę jest coraz więcej. Marcin Tulicki. Czy on chce tutaj detonować coś? Damian! Czy to jest wariat? Jak można opowiadać, że rząd polski dba o to, żeby nie było wojny? Dwie sytuacje groźne na wielu płaszczyznach, bo ważny jest kontekst. Czy to jest wariat? To wiec upamiętniający ofiary ludobójstwa w Wołyniu, temat, którym nieraz próbowali grać Rosjanie. Przychodzi mężczyzna i przynosi niewybuch. Zamieszanie, destabilizacja, sytuacja z punktu widzenia Kremla idealna. A tu spotkanie zakłócone z Beatą Szydło, zakłócone w taki sposób. Ja mam pytanie odnośnie tego, co pani teraz powiedziała. Czy to nie jest tak, że partia rządząca tak jakby zaostrza ten konflikt z Rosją? Absurdalnym pytaniem. To oblicze dezinformacyjne, dezintegrujące, no jest podstawowym orężem rosyjskim, z którego oni skwapliwie korzystają. Ta kobieta nie jest osobą przypadkową. Dała się już poznać w internecie, szerząc takie tezy, treści rodem z Kremla. Wszyscy biorą gaz, wszyscy współpracują, nawet sama zainteresowany kraj współpracuje, ale Polska musi wybiec przed szereg. Krytyka Polski za odcinanie się od rosyjskich surowców, ale nie tylko. Nasz rząd ewidentnie skacze do takiego konfliktu. Aż trudno komentować. Także ten tytuł z portalu szwajcarsko-niemieckiego wydawcy. Awantura na spotkaniu z Beatą Szydło. Dziennikarka nie wytrzymała. Gdy wybuchła burza i padały kolejne pytania o powody nazywania tej kobiety dziennikarką i tym samym uwiarygadniania jej, pracownicy portalu ten fragment wygumkowali. Tusk uruchomił boty, ruskie boty, które przyjeżdżają na spotkania Polaków i te spotkania rozbijają. To się wpisuje wszystko w politykę właśnie rosyjską, siania zamętu i budowania chaosu w Polsce. Odkąd rosyjscy bandyci zaatakowali Ukrainę, liczba tych, którzy próbują narzucać rosyjską narrację i destabilizować sytuację, wzrosła. Po to, żeby destabilizować nasz kraj, po to, żeby utrudniać nam działanie na rzecz Ukrainy i funkcjonowanie polskiego państwa jako takiego. My sami musimy mieć świadomość tego i nie ulegać często prowokacjom, bo one mają służyć właśnie tej destabilizacji. W to graj Putinowi to element hybrydowej wojny. Tak jak ataki na naszą wschodnią granicę. Marcin Tulicki, Wiadomości.